dobrym, po świętach. Cóż to był za czas świąteczny? O, słuchajcie, stolik prawie wywalony. Jak się macie? Posłużę się sloganem Eweliny. Jak się macie? Czy się stawiacie? Czy wszystko, co potrzebne do dobrego stanu? Zobaczymy, jak nam pójdzie. Instagram będzie dla Ciebie łaskawy, co nie? Będzie wspierający i łaskawy. Dzień dobry, Ela. O, Dzień dobry, cześć kochanie. Właśnie zaczęłam mówić, że będę widać Was na Ewelinę. Jak się macie, czy się stawiacie? Skąd przybywacie? I co przybywacie? W sensie napiszcie na czacie, jak się macie po świętach, bo to jest taki specyficzny czas poświąteczny, więc można mieć sobie bardzo różne emocje, a my dzisiaj o emocjach właśnie. Pierwsze, może nie pierwsze, ale jeden z kilku razy, kiedy mamy określony temat. Tak. Mamy. W ogóle ja od Ciebie wzięłam i to też jest fajne i możemy tutaj na wtorkach robić to. I ja bardzo często zapominam i później jestem mini zła na siebie, bo gdzieś u Ciebie na live słyszałam, z czym przychodzicie, powiedzcie, a później jak live się kończył, to pytałaś, z czym wychodzicie. I to też mi się bardzo podoba, więc z czym przychodzicie, z czym przybywacie. I może jak będziemy pamiętały, to zobaczymy, z czym wychodzimy z tego live. Bo ja często na nasze wtorki zwłaszcza przychodzę jakaś, a wychodzę już zupełnie inna. Prawda. Wy nawet nie wiecie, to znaczy kochamy Was i spędzanie z Wami czasu jest przyjemne i jednocześnie nawet nie wiecie, ile nam to daje po prostu. Bardzo. Za każdym razem. Każdy no. Live coś. No. Tak. No a my dzisiaj z tematem czekamy na Was, kochani. Po świętach jakoś zdy. Właśnie. Święta są... One są fascynujące. To są wspaniale po świętach. Wiecie, dzisiaj jest różnie z dygotą o pracy. No właśnie, widzicie. Dzisiaj jestem w domu. Przychodzę z nadzieją na odrobinę radości. Dobrze. Jest mi smutno, bo ludzie się zwalniają, jest nas coraz mniej i atmosfera w pracy wisielcza. O właśnie, trochę o tym dzisiaj będzie. Tak. Właśnie. Zażyczyłam sobie na Dzień Matki książkę Asi. To jest dobry prezent, to jest dobry prezent. O matko, bo wichurze i 5 śmiertelnych wypadkach z Zakopanem kiepską. Nawet nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że coś... No i ja nie wiedziałam. O. Dobrze, słuchajcie, to będziemy zaczynać. Widzę, że trochę się wpiszemy w temat tak. Tutaj. Piszemy się. W temat mamy dziś, musimy być punktualne, więc zaczynamy. Tak. Dzisiaj mamy temat smutku i jak być z tym smutkiem, kiedy on chce pobyć trochę dłużej niż może my byśmy chcieli. Plus, czyli będą takie dwie odsłony, w smutku we mnie na przykład, ale też w smutku, znaczy w towarzyszeniu komuś w smutku, gdzie ten smutek nie mija szybko. Tak. Jak to utrzymać jest. Jakby tą przestrzeń. Tak. I... Dobrze, kochanie, zacząć? Tak. Masz coś dobrego? Tak? Dobrego. 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 Wiesz co, tak, bo ja to często na warsztatach też słyszę, że mamy tak, że już jesteśmy tacy mądrzejsi jako pokolenie o to, że emocje są ważne i że trzeba je wpuszczać. I mówiliśmy ostatnio o tym posłańcu, że przychodzą, że przynoszą informacje, ale że zdarza się w nas, ale też w osobach naszego otoczenia, takie podejście, dobra, no to wczoraj byłaś smutna, to dzisiaj dalej, jakby i znowu, albo to jeszcze cały czas, albo to co zrobić, żeby on już poszedł. Że mamy mało cierpliwości do smutku i jest taka książka, taka książka, która jest po polsku, nie wiem, jak oni to tłumaczyli po polsku, ale po angielsku nosi tytuł Bittersweet, Susan Cain. Okay. I to jest ta dziewczyna, która napisała Cisza o introwertykach, a potem kilka długich lat pracowała nad tą książką. Pod tytuł jest taki How Sorrow and Longing Make Us Whole, że jakby zanurzyła się w tematykę smutku i tego, jak smutek jest ważny i potrzebny i konieczny wręcz do tego, żeby to życie miało taki wymiar całościowy.
I że też się śmiałam w jakimś wywiadzie, że chciała nawet dodać tej książce tytuł Nostalgia, ale wydawnicy jej powiedzieli: Nie, nostalgia gdzie? To już za Że nikt długi nie temat, kupi. nikt nie kupi. Więc poszli w smutek. I wspaniała jest, nie przeczytałam jeszcze całej, ale wspaniała jest od, jakby dla tych osób, szczególnie dla tych, które potrzebują badań, takich wymiarów naukowych, które udowodnią, że smutek jest bardzo ważną emocją, którą potrzebujemy na powrót trochę skomponować, bo ja mam wrażenie, że myśmy tak plemiennie mieli do niego iskry. Skrypty na niego tak zwane i sposoby obchodzenia się z nim, różnego rodzaju rytuały. I że gdzieś potem w toku rozwoju ludzkości zaczęliśmy tak jakby, nie wiem, tak wybierać sobie te emocje, które są nam fajne i przyjemne. I smutek, ponieważ jest tak jakby zaprasza nas tych towarzyszących też do smutku, to jakoś tak się wyplewił. I więc dla mnie taka pierwsza myśl, z którą chciałabym zacząć, to jest to, że już jesteśmy tacy fajni i dobrze w zapraszaniu emocji, ale teraz nie bądźmy tacy selektywni w tym, ile która może zostać, nie? To radość nie zostanie cały czas, ale smutek to tak jeden dzień. Piękne to i w ogóle nie znałam tej książki i jakbym tak jeszcze chyba wróciła do ciebie, żeby posłuchać, bo ja widzę, że ty jesteś dobra w tym temacie, że wiesz, bo jakby ja wiem o smutku tak po pierwsze, że on niełatwy do utrzymania. Ja byłam taką osobą, która znowu, każdy z nas ma swój jakiś mechanizm obronny albo taką swoją przepaść, w którą wpada, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. I dla mnie w trudnych sytuacjach, gdzie ja jestem przeładowana, są ludzie, którzy wpadają bardziej w taką, my to nazywamy albo katatonkę, albo adrenalinkę, trochę tak po mojemu. Że wiesz, że czasami chowamy się w takiej jaskini. Jedni z nas są bardziej rozdygotani, może idą w stronę złości, frustracji, może ataków paniki, a inni z nas idą w stronę takiej niemocy, poddania się smutku, poddepresyjnych stanów, a może nawet depresji, w zależności, gdzie są w tym miejscu na tym spektrum. I ja jestem w tej przestrzeni, że kiedy mi jest ciężko, ja wchodzę w taką niemoc, ja wchodzę w taki smutek. I to jest coś, co ja potrzebuję bardzo być uważna, tak z miłości uważna, bo ja nie chcę go ominąć, bo ja wiem, że on ma w sobie informacje. I u mnie to jest bardzo, on zazwyczaj komunikuje mnie o różnych rzeczach w moim życiu, ale to jest też często taka przepaść, w którą jak ja wpadnę za bardzo, to ja później bardzo długo wychodzę z tego. Bo to jest mój moment, gdzie ja się tam chowam, ja tam siedzę, jak się w to zaplączę. Teraz może już tak nie mam, to się tak długo, kiedyś nie mogłam z tego wyplątać i później znajdowałam dużo powodów, dlaczego warto mi tam siedzieć. I przez to, że znam to, to często jak on przychodził tam ostatnimi laty do mnie, to ja tak właśnie nie umiałam go utrzymać, wiesz? Albo jak ktoś był smutny, po drugiej stronie, kiedyś, ojejku, to miałam, ja byłam najgorsza, nie? Chciałam dobrze, ale ja chciałam go szybko z tego smutku zabrać. Dobra, dobra, słuchaj, no już, no wiesz, i ja mu dawałam tysiące powodów, dlaczego on nie powinien być smutny, a wiemy, że to jest jedna z najgorszych rzeczy. To jest to, o czym Brené tak często mówi, ma ten fajny przykład, czym się różni sympatia od empatii. No ja po prostu byłam tą, to chyba koza była w tej, nie? No ja byłam tą kozą po prostu, bo ja sama tak bardzo nie chciałam w ten smutek wpaść, bo się bałam, że z niego nie wyjdę i że nie umiałam utrzymać tej przestrzeni dla drugiego człowieka. Szybko, ty już wychodź stamtąd, ty już się nie smuć, bo nie daj Boże mi przypomnisz o moim smutku znowu, a ja sobie z nim jeszcze nie do końca poradziłam, albo nie do końca tą informację odczytałam. Więc dla mnie cały czas praca z emocjami, czy to jest smutek, czy to jest złość. I smutek jest dla mnie naprawdę najtrudniejszy, bo mam swoją taką historię. Jest dla mnie łatwy już do utrzymania u drugiej osoby. Nie mam takiego czegoś, że chcę go na siłę wyciągnąć, ale u siebie jestem taka cały czas on edge. Ale dla mnie on ma tak dużo informacji, więc ja cały czas wracam do tej historii, o której rozmawialiśmy. Że jak do mnie przychodzi emocja, czy to jest smutek, czy to jest frustracja, czy to jest złość, to ja już nie idę do siebie i do drugiego człowieka staram się też jak najlepiej tylko mogę nie iść tak, że nie czuj się tak, dlaczego tak się czujesz, jak możesz tak się czuć, ile jeszcze będziesz się tak czuć, kiedy to się skończy. Tylko odwrotnie, dlaczego tak się czujesz, kochanie, opowiedz mi o tym, co mogę dla ciebie zrobić i jaka jest najpiękniejsza przestrzeń, jaką mogę stworzyć dla tego smutku. I to znowu, to jest czasami niełatwe, bo jak ból boli, smutek jest smutny, złość jest złośliwie frustrująca, to ciężko w tym wytrwać. Kiedyś taką słyszałam historię, że jak idziemy oglądać film albo serial, który jest smutny,
albo które jest horror, przerażające, albo jest sensacja jakaś, że po prostu o tako, to my idziemy i dobrowolnie idziemy, godzimy się na doświadczenie tych emocji. Ale że dlatego, że my w głowie wiemy gdzieś, że to się za chwilę skończy, że to ma 6 odcinków, 3 sezony, albo trwa 1,5 godziny i później już będzie ok. A u siebie nie umiemy trochę tak usiąść, bo nie wiemy, kiedy to się skończy. Więc pierwsza to jakby im szybciej usiądziemy, im bardziej się z tym spotkamy, tym szybciej to się skończy, ale może to nie będzie jeden odcinek, nie? Może to będzie miniserial, ale że jest coś takiego, że my przecież doświadczamy tych emocji na co dzień. Czasami dobrowolnie płacimy pieniądze, idziemy do kina, żeby ich doświadczyć, a nagle tu się dzieje cały film i my po prostu nie chcemy go oglądać. I myślimy, że jak powiemy, nie, nie, ja tutaj nie, ja nie wykupiłem subskrypcji tutaj do tego miniserialu, a im dłużej będziemy od tego uciekać, to będzie jak ta dynastia. Ja nie wiem, ile dynastia lat trwała, ale wiele lat. Długo, długo. I jak to mówisz, to rzeczywiście to się wydaje takie, jakiś rodzaj hipokryzji na sobie uprawiamy, nie? Że gdzieś idę i zapłacę i chcę doświadczać, ale tylko właśnie, to jakbyśmy chcieli podpisać umowę z emocjami. Dobra, to radość poproszę 3 razy w tygodniu o 17, smutek to może raz w miesiącu. I jak to opowiadałaś, to tak sobie pomyślałam, że może jakąś taką pierwszą lekcją z dzisiejszego spotkania jest zaufać smutkowi. I zresztą Susan Cain też o tym pisze. Dziewczyny podpowiedziały, że polski tytuł jest słodko-gorzki, żeby zaufać, żeby zaufać, i to jest też a propos tego, co ty powiedziałaś pięknego, tego, że my wątpimy w to, może sobie, siebie, jakby w siebie wątpimy, może nawet nie w emocje, tylko że ja będę umiała pozwolić temu smutkowi przyjść, a potem pójść, nie? Bo już więcej wiemy o tym znowu, że te emocje są ważne i przeżywanie ich jest ważne, ale że potem one nas mogą jakby ściągać, nie? Że widocznie w smutku może tak być, że zostajemy dłużej, bo on nam coś daje, nie? Że już spełnił swoją funkcję i teoretycznie mógłby sobie pójść. I to nie mówię teraz, nie wiem, że godzina i pójdzie, bo dla innych to będzie godzina, dla innych to będzie tydzień, a dla innych to będzie, nie wiem, 3 dni podziurawione, że w poniedziałek jest smutno, we wtorek będzie trochę lepiej, a w środę znowu smutno. I że my nie mamy takiej cierpliwości do tego smutku, nie? Że my tak chcemy go, że jedno to mu nie ufamy, a drugie, że nie mamy cierpliwości. I jak to mówiłaś o tym, że właśnie, że tak cię ściąga i jakby zatrzymuje, to mi się przypomina historia takiej dziewczyny z warsztatów, która miała tą wersję z ogromnego smutku, którą można, i ona sama używała tego określenia, że miała takie stany depresyjne i że ją to strasznie wkurwiało, co też jest ciekawe, że depresja jest taką chorobą, która. Czy stany depresyjne mogą nas zapraszać do takiej właśnie takiej bezsilności w tym, takiemu poddaniu się, a ona mimo jakby tej siły ściągającej miała jeszcze taki wkurw na to, że to jest. Więc to jest taki też paradoks, nie? Że się jednocześnie wkurzamy na to, że to jest. I ona opowiadała, że miała takie momenty w swoim życiu, to akurat też to jakby w trakcie wypalenia zawodowego, więc to też było takie combo wszystkiego. I ona mówi, że wiedziała, że musi rano córkę zawieźć do przedszkola. Zawoziła, wracała do domu, kładła się spać, albo płakała, albo spała. O 15 czy 16 jechała po tą córkę, no i potem z nią była i jakby starała się jakoś tam w miarę normalnie funkcjonować. Następnego dnia znowu, i ona mówi, że to trwało po prostu tygodnie, i ona mówi, że tak się wkurzała, 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 aż w końcu gdzieś, wiecie, po prostu jakimś tam takim. Po angielsku jest takie słowo serendipity, że jakiś zbiegiem wspaniałych okoliczności coś usłyszała o tym, że pozwoli się temu wytoczyć, a nie blokować to wytaczanie się. I ona mówi, że któregoś dnia wielokrotnego, jakby to się powtarzało, pojechała zawieźć córkę do przedszkola, wróciła do domu, idzie jak automat do tego łóżka i mówi: o, już nie. I zaczęła, wiecie, normalnie, no jakby z powrotem funkcjonować bez tego elementu. I ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze mamy przestrzeń i taką energię też, żeby, czy nawet finansowo możemy sobie na to pozwolić, bo nie wiem, trzeba iść do pracy, trzeba coś tam, ale żeby robić nawet tak fizycznie przestrzeń na ten smutek, to może być smutna playlista w aucie, żeby wytaczać, nie, te jakby pozwalać trochę jak taka, jakbyśmy byli kucharzem, który oporządza smutek, nie? Żeby oporządzić smutek. I muzyka, czy sztuka w ogóle jest taką przestrzenią też. Nie wiem, czy dla ciebie też w ogóle. Z Tak, nimi rozmawiałaś, Marta. jest.
Jest i znowu ja przez to, że długi czas nie miałam zdrowego kontaktu z emocjami, rozmawialiśmy o tym nieraz i moją taką właśnie przepaścią był smutek. Ja wtedy albo jadłam właśnie, ja wpuszczałam smutne i znowu ja puszczałam sobie smutną muzykę albo smutny film i jeszcze butelkę wina i w ogóle jedzenie i lustro, tylko że ja szłam w tym smutku utonąć. I to jest taka bardzo cienka granica. I teraz my już coraz więcej o tym mówimy, gdzie ja jeszcze siedząc w tym smutku dokładałam i jeszcze to mi się przydarzyło, jeszcze to i przybierałam obrazy i historie, po prostu tak jakbym nakładała obciążniki na siebie, żeby jeszcze bardziej utonąć. I to jest cienka granica między tym, gdzie ty tworzysz przestrzeń do tego smutku, żeby on przez ciebie przeleciał i też żebyś mogła, tak jak powiedziałaś pięknie, tak mi się to podoba, to z każdą emocją można użyć, żeby zaufać smutkowi, żeby zobaczyć, jaka emocja przychodzi i żeby też powiedzieć do niego, jesteś, ja otwieram te drzwi, witam tego posłańca, opowiedz mi o tym więcej, chcę wiedzieć, czasami może sami, czasami może będziemy potrzebowali kogoś, kto umie utrzymać tą przestrzeń, może to będzie terapeuta, może to będzie przyjaciel, może to będzie mąż, żona, ale gdzieś właśnie, żeby on przyszedł. Ja pamiętam taki moment, my chyba już o tym rozmawiałyśmy, jak ja byłam wtedy w tej przyczepie i miałam taki trudny moment, byłam po rozstaniu, ale myślę, że to już wszystko do mnie przyszło, że miałam takie wrażenie, że po prostu schrzaniłam swoje życie, że po prostu myślałam, że coś mi się udało, a nie i że ja jestem do niczego. I to było takie trudne. Ja zadzwoniłam wtedy do swojej przyjaciółki Moniki i mówię, pomóż mi, powiedz mi, jaki to schemat, ja chcę to przerobić, bo to boli, ja chcę, żeby przestało boleć. W czym ja jestem, że ja to już któryś dzień płaczę, a ona mówi, nie jesteś w żadnym schemacie, tylko jesteś w bólu, ból boli, jesteś smutna, smutek jest smutny i jak przestaniesz z tym walczyć, a to jest tak cholernie trudne, zwłaszcza dla kogoś, kto większość życia uciekał od tego, to po prostu pewnego dnia to przestanie. Tylko że u mnie to trwało po prostu chyba z 2 miesiące, ja każdego dnia płakałam. Pamiętam, że każdego dnia się nagrywałam do Sylwii, w kółko mówiłam jej to samo, ona mi się nagrywała, płakałam. Byłam zła na siebie gdzieś, ale już nie tak jak kiedyś, bo ja już wiedziałam, że po prostu ja tego nie umiem zatrzymać. To była taka lawina, aż pewnego dnia miałam po prostu to, co ta dziewczyna, o której opowiadałam, że pewnego dnia wstała, a jeszcze ja byłam w takim przyczepie, gdzie padał deszcz codziennie, po prostu on reprezentował mój nastrój, miesiącami tam padało, najgorsza zima w Portugalii na północy od 18 lat, po prostu on, ten deszcz pada, ta Portugalia płacze i ja płaczę, aż pewnego dnia wstałam i po prostu to minęło, ale ten moment po prostu, to nie był moment, ja miałam wrażenie, że to trwa godzinami, to było miesiąc, to były tygodnie, to były miesiące w ogóle i ja nagle wstałam i mówię okej. I a propos tego, co powiedziałaś, to ja uważam, że to jest super znowu przywitać, pozwolić sobie przepłynąć, bo ja słyszałam też, właśnie Melanie kiedyś opowiadała, że jak radzić sobie ze złością. Ona mówi, kiedy ja jestem zła i nie chcę wyrzucić tej złości na mojego partnera, to ja idę i włączam jakiś taki dokument o jakiejś trudnej rzeczy, która wiem, że po prostu tak mnie ze złości i siedzę i jestem taka zła, oglądam i kurwa, jak ludzie mogą i dlaczego to się dzieje na świecie. Ona mówi i ja wtedy pozwalam tej złości wypłynąć, bo ja wiem, że jak ja tego nie zrobię, to on to dostanie i to nawet nie jest o nim, ale on to dostanie, bo jest najbliżej i najmniej konsekwencji mnie czeka i wiem, że mogę i że później przeproszę i będzie ok, a nie chcę tego robić i po prostu idę i oglądam, co się robi, coś, co mi pomaga. I jest dużo tych sposobów teraz, gdzie możemy iść dosłownie i pokrzyczeć i w samochodzie, i ludzie pod wodą i do poduszki krzyczą i walą, ale tak samo można robić ze smutkiem. Tak, tak. I z tym, bo jest też ta druga część, że jedno to jest zaufanie sobie, że ten smutek jak przychodzi, to żeby się go nie bać, ale też obserwować, tak jak ty mówisz, ty masz taką granicę, że on nas zacznie, że przestaje spełniać swoją funkcję, bo to wtedy przestaje być smutek, to wtedy zaczyna być właśnie rzeczywiście jakiś taki schemat. I znowu, w schematach nie ma nic złego, w takim sensie, że myśmy to już chyba nieraz mówiły, że schematy powstały w wyniku jakichś różnych sytuacji i były dla nas takie ratujące, więc to nie chodzi o to, że one są złe, tylko po prostu są już nieprzydatne teraz w tym czasie. I pozwolić, tak jak ta Melanie, jakby zrobić coś, żeby oporządzić ten smutek. I dla jednych to będzie właśnie muzyka, dla innych dokument, dla innych, nie wiem, jakiś smutny film, który ktoś może z zewnątrz powiedzieć, czemu się jeszcze dodatkowo dołujesz? A to jest tak, jakbyśmy miały, wiecie, czy mieli szmatkę wilgotną i my wyciskamy ten smutek i jeszcze nie możemy czegoś docisnąć i jakiś film nas, tak wiecie, jakby zaprosi jeszcze w taką krainę, która nam to dociśnie. Trochę jakbyśmy
nie wiem, sprzątali i dostają jeszcze takie narzędzie. I to jest jedna rzecz bardzo ważna, jak o tym mówiłaś, właśnie o tym. Jeszcze trzecia mi się pomyślała, jak mówiłaś o tym telefonie, że jaki to schemat, że czasem kurwa to jest po prostu smutek i Tak, ból. I po prostu to. nie ma tam, wiecie, cygaro to cygaro, no i koniec, kropka, nie? A my tak jakoś, nie wiem, ból to źle, smutek za długo to źle. I też to może wynikać z tego, o czym Ewelina powiedziałaś na początku bardzo ważnej rzeczy, że my nie potrafimy być w smutku z drugą osobą, dlatego że my sami nie potrafimy być ze swoim smutkiem. Więc ta robota, którą będziemy wykonywać na pozwalanie temu smutkowi przeżywać się, też będzie miała taki skutek uboczny, że będzie nam łatwiej być ze smutkiem innych osób. Ja cię nieraz już przepraszam w wiadomościach, że jak pytasz, co u mnie, ja mam jakiś taki trudny czas, to ja ci mówię, przecież już się wstydzę do ciebie mówić, coś tam nagrywać, że znowu w tym jestem i że ja mam duży opór taki, tak jakbym się, już sama sobie jakby gdzieś na to pozwalam, ale opowiedzieć komuś, że nie wiem, mija tydzień, a ja dalej jeszcze, dalej jestem w tym, jest dla mnie takie trudne i ale to też kiedyś ty od ciebie na live, którą się usłyszałam, na kursie chyba to było, jak byłam u ciebie, o tym, że są takie emocje, które w naszych domach, czy szkołach, czy gdzieś tam były takie jakby trochę mało mile widziane. I u mnie smutek był taką emocją, że smutek i złość, nie? Że taką radosną, że taką po prostu. I ja to jakoś wyniosłam, tak wiecie, wchłonęłam. I znowu, to miało swój powód i to było uzasadnione wtedy i w ogóle, ale że teraz jest mi trudno przeżywać z kimś. Nie? Tak. Że mi się wydaje, że mi się odpalić, co słyszałam, nie bądź taka smutna, albo już przestań, albo nie masz rzeczy do roboty, to trzeba po prostu życie ogarniać po prostu. Więc też z tobą ćwiczę sobie taką odwagę przeżywania smutku dłużej niż godzinę. I ja miałam tak samo właśnie, bo ja myślę, że po pierwsze, ty miałaś to w domu. Ja nie miałam tego jakby powiedzianego w domu, tylko przez dom, w jaki się wychowałam, tam nie było miejsca. Ja tu kiedyś już nieraz rozmawialiśmy, że ja widziałam raz, jak gdzieś tam się ze swoim ojczymem szarpałam i się rozpłakałam, i on miał uśmiech na twarzy, i on miał satysfakcję z tego mojego smutku, i ja sobie wtedy obiecałam: a czekaj ty mnie nigdy już płaczącej nie zobaczysz. I ja później, dopiero jak miałam 32 lata, to się pierwszy raz rozpłakałam po latach. Więc ja też miałam w sobie takie: ja nie będę słaba, i ja w ogóle myślę, po pierwsze, my jako kobiety, nie lubię takich podziałów, ale jednak mężczyźni mieli mniej akceptacji na wrażliwość, my miałyśmy mniej akceptacji na złość, prawda? Więc to idzie kolektywnie. W ogóle my w kraju jako Polska jesteśmy krajem, który ogarnie się, ciśni, stawia się przez te wojny, przez to wszystko, więc to jest tak mocno u nas uwarunkowane, gdzie smutek jest naprawdę niemile widziany. Gdzie to trochę wracamy do naszego jednego z pierwszych live'ów, wszystkie części mile widziane, że my chcemy go zaprosić, chcemy mu zaufać, ale ja miałam to samo, kochanie, tylko ten czas wtedy w tej przyczepie, kiedy ja dzwoniłam albo nagrywałam się do Sylwii i Dominiki codziennie. I ja miałam taki wyrzut, ja je codziennie przepraszałam, a to się nie kończyło. I ja miałam wrażenie, że to się dopiero skończy, jak ja przestanę za to przepraszać. I siebie, jakby siebie gnębić za to, że kolejny dzień ja dalej tak się czuję, i nie. I trochę to tak było, że trochę jak ta dziewczyna, o której opowiadałeś, że po prostu wreszcie, jak ja powiedziałam: a dobra. I to zresztą jest ta moja historia, którą ja tak dużo razy opowiadam, że ja przyszłam do siebie i powiedziałam: ależ tu ile chcesz, ja się kładę obok ciebie na ziemi, będziemy leżeć do ostatniego oddechu, nawet jak nigdy już nie wstaniesz. Niech będzie, ja jestem. Ale to znowu, to jest trudne, i ja też się tłumaczyłam, i teraz się tłumaczę mnie, i ja się tłumaczę za złość znowu, jak wiesz, nie? Ja nieraz mówiłam: Boże, Kamil, przepraszam, ja nigdy taka nie byłam, to się niedługo pewnie skończy. Ja naprawdę tak, bo to jest coś, co ja wypierałam tyle lat, i z czym sobie czasami nie radzę, że mam to. Tak. I to, jak mówisz o tym, ja to strasznie lubię w Twoich opowieściach. Ja strasznie lubię ten moment o tym, ależ jakby ile chcesz, albo położę się obok ciebie. Bo my też mamy taką, no właśnie, z tych różnych powodów, ale jeden z tych powodów jest taki, że my nie mamy jakby nie umiemy obcować ze swoim smutkiem, więc nie mamy przestrzeni na smutek innej osoby. I ja czasem używam tej metafory, już nieraz myśmy chyba o tym gadały, że jeśli ja mam smutek w sobie i siedzę w takim ciemnym pokoju, to ja nie chcę, żeby ktoś przyszedł i po prostu pierdolnął mi światło tak, że przyszedł po prostu. Nie, tylko właśnie ja bym chciała, żeby ktoś przyszedł i zapytał: ej, to może lampeczka? Ja mówię: nie, lampeczka nie. Dobra, bez lampeczki. Albo potem, nie wiem, siedzi godzinę ze mną i ja mówię: to może teraz, nie wiem, świeczuszkę, no i świeczuszkę. Albo żeby, wiecie, tak trochę dać się poprowadzić.
radzić tej osobie, która jest w smutku, ona nie zawsze będzie wiedzieć. Ja nie zawsze wiem, chociaż akurat ja to już wiem, czego potrzebuję i jestem w stanie to powiedzieć, ale żeby też nie wchodzić ze swoją definicją, wiecie, przepisem na smutek, nie? Że skoro ja coś jakoś przeżywam, to ktoś inny będzie tak samo przeżywał, albo im szybciej ten smutek rozświetlimy, tym będzie lepiej. Właśnie to jest trochę jak w grze komputerowej, jak nie przejdziesz do końca jakiejś planety, czy tam levelu, to cię wróci na początek, tak. Więc jak szybko, za szybko zapalimy to światło, to ta osoba będzie musiała od początku tą robotę wykonywać. Więc to też jest takie zaufanie do tego, że ta osoba będzie jakby gdzieś nas poprowadzi. I naszą rolą jest po pierwsze obserwować, czego ta osoba potrzebuje, pytać, towarzyszyć i kurde, ćwiczyć tą cierpliwość, nie? Tak jak Monia i Sylwia w tamtym tak. czasie. Cierpliwość do siebie w byciu z tą osobą, ale też cierpliwość do tej osoby, że tak jak powiedziałaś, Asiu, że ona może nie wiedzieć, my możemy nie wiedzieć, bo znowu to wszystko jest dla nas nowe. Wszystko to, o czym my rozmawiamy, czego się uczymy, nawet co studiują po prostu psychologowie, neuronaukowcy, to wszystko jest tak wciąż nowe. My jesteśmy naprawdę pierwszymi pokoleniami, które uczą się i budują taki nowy przepis na emocjonalną inteligencję, na bycie w emocjach, w których wcześniej my nie mogliśmy wcześniej ich przeżywać przez wojny, przez wszystkie sytuacje. My potrzebowaliśmy je odkładać gdzieś. A teraz my po prostu one teraz przychodzą. One przychodzą nie tylko od nas, ale w tych wcześniejszych pokoleniach, które nie mogły być wyrażone. I my naprawdę budujemy te narzędzia dopiero, więc też taką cierpliwość do siebie i do tego, że możemy nie wiedzieć sami jeszcze, jaki jest mój sposób na smutek, kiedy on potrwa i ile on potrwa, kiedy to się skończy. Co w ogóle może mi pomóc? Jaka jest moja najpiękniejsza przestrzeń? Ja jeszcze mogę nie wiedzieć i to też jest okej. Okay. I po prostu dać sobie ten czas. W tej książce Edith Eger, ona mówi, że miłość ma 4 litery. To czas. Dać sobie po prostu przestrzeń na ten czas, że ja nie wiem, ale się dowiem, bo chcę, bo jestem po swojej stronie. Tak. Tak. I jeszcze nawet miałam taką wymiankę SMS-ową kiedyś, bo ty pytasz, jak byłam właśnie w smutku, jak ci mogę pomóc, jakoś tak zadajesz to pytanie, jak mogę być z tobą. Tak. A ja mówię, że tam napisałam, że powiedz mi, że to się skończy, albo że to minie, albo że to i że z tego będzie coś dobrego. I ty napisałaś, to wiemy na pewno. I to wiem na pewno. I że to, wiecie, że czasem ta pomoc, to towarzyszenie nie musi oznaczać, że tam, nie wiem, ktoś nas ściąga po prostu w jakieś otchłanie piwniczne, tylko czasem to oznacza, że chcemy się oprzeć o kogoś, czy złapać takiego sznurka, który przypomni nam, bo my, wiecie, ja kurwa o emocjach naprawdę wiem dużo, ale jak jestem w tej emocji, to trochę ta wiedza tak jakby nie opada i ja wtedy potrzebuję się połączyć z kimś, kto mi przypomni, ej, to minie. Albo to bądź w tym, ile chcesz, jakby zrobił taką przestrzeń, że trochę możemy służyć sobie wzajemnie, jak tacy takie przypominajki, nie? Że tak. To jest smutek, to jest okej, okay, to jest złość. Słuchaj, nie dziwne, że masz złość, albo nie rozumiem, dlaczego masz złość, ale jestem z tobą w tej złości, że trochę tak sobie przypominać ten taki dekalog o emocjach, nie? Że to też jest bardzo pomocne, że możemy wpadać w taką przestrzeń, kurde, jestem jakaś dziwna, albo to smutek nie pasuje, czemu ja czuję smutek, że tak powątpiewamy w to, że zasadność tej emocji, która tam jest, więc w tych przyjaźniach, miłościach, relacjach, w których jesteście, też rolą towarzyszącą jest przypominać o tym, że to jest okej, okay. To jest tak. Okej. Okay. Tak, a bardzo łatwo, tak jak powiedziałaś, w momencie, kiedy jesteśmy w tym, zapomnieć. Dlatego, że w momencie, kiedy my jesteśmy w emocji, my jesteśmy w ogóle w innej części mózgu. I my wtedy jest ciężko nam mieć dostęp do naszej kory przedczołowej i do świadomości i do wszystkich informacji, które sobie normalnie wiemy, jeszcze nie innym dajemy radę. I później jesteśmy na siebie źli. Jak ja mogłem sobie tego nie dać? Przecież wiem. I dlaczego ja się tak czuję? Przecież wiem. Przecież wiem, że żyję w innym departamencie naszego mózgu, a emocja obcuje w innych pokojach. I dlatego czasami znowu tam, kiedy możemy to łapać siebie i nawet teraz w tych momentach, kiedy jesteśmy w tej świadomości, uczyć się sobie, dawać, rozmawialiśmy też nieraz o jakichś takich słowach, kluczach, przypominajkach takich samych dla siebie, bo czasami nie będzie nikogo obok, albo ktoś tutaj widziałam napisał, ja też często jestem taką osobą, że ja w smutku lubię być sama. I ja to rozumiem, ja akurat to szanuję, bo ja często tak mam, że są takie przestrzenie, w których ja potrzebuję, lubię być sama i nie umiem jeszcze być z drugim człowiekiem, albo może nie chcę, a może nie umiem, może właśnie nie mam zaufania, że ktoś mi tą przestrzeń uszanuje, utrzyma, ale żebym ja wtedy była tą, która dla siebie tą przestrzeń trzyma.
która będzie stała na straży z miłością, żeby nie utonąć i żeby nie uciec, tylko żeby utrzymać. Więc jak nie chcę, żeby to była druga osoba, to niech ja będę tą osobą i jak ja mogę sobie pomóc przypomnieć. I te słowa to minie. Czasami te najprostsze słowa, które znamy, o których my zrobiłyśmy live'y, kursy nieraz, szkolenia, w momentach trudnych, kiedy jesteśmy już splątani tą emocją, kiedy ona jest tak silna, że my nie mamy dostępu do tej świadomości, to takie jedno słowo od tej drugiej osoby jest po prostu zbawienne, gdzie hej kochanie, to minie. Ile razy Asia mi takie rzeczy powiedziała, czy moja Aga, kochanie, dasz radę, przecież wiesz, już nie raz w tym byłaś. I znowu, czasami to my będziemy tą osobą, czasami ktoś będzie tą osobą, ale przy emocjach ważne jest pamięć. Jedną z najważniejszych informacji, do której czasami najtrudniej dotrzeć, to jest to minie. I dla mnie też przez ostatnie lata pracy to jest hej, to ma sens. Że, bo my często jesteśmy źli na siebie i mówimy, to nie powinno się dziać, dlaczego to się dzieje? I to wracamy do tego, co Asia nam powiedziała. Zaufaj, zaufaj, to ma sens. To nie przychodzi od czapy, tak jak rozmawiałyśmy na ostatnim live'ie. Tak. No, to ma sens, zaufaj smutkowi. I ja wiem, że będziemy kończyć, bo musimy iść dzisiaj. Tak, tak. I pomyślałam, że jak zapiszę tego live'a i wrzucimy właśnie te wszystkie przestrzenie, co zawsze wrzucamy, to jeszcze jak wrzucimy na storkę, to wrzucimy może tą piosenkę taką, którą wszyscy znają już chyba z TikToków i innych, Oceans, bo tam jest taki wers w tej piosence, że tam duchu prowadź mnie w przestrzenie, w których moje zaufanie nie ma granic. I to jest myślę najlepsza puenta jakby pracy z zaufaniem, żeby czy wierzycie w to, czy w tamto, wszystko jedno, czy jakby to nie chodzi o ducha tym razem, chociaż z miłością o duchu, ale chodzi o to, żeby no właśnie zaufywać tym emocjom, że one prędzej czy później pokaże się sens tego, co przeżywam. Tak. Słuchajcie, bardzo Was całujemy i dziękujemy za dziś i za nasz rytm. I jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałam na początku. A to może zapytamy Was, z czym wychodzicie, skoro zapytałyśmy, z czym przychodzicie, to jeszcze zapytam, no. Z czym wychodzicie. Ale chciałam tylko dopowiedzieć, że dla mnie bardzo, bardzo ważne są te wtorki jakoś. Dla mnie też. Tak. Także dziękuję, że wtedy wpadłyśmy na to. Właściwie księdzu Kaczkowskiemu powinniśmy podziękować. Tak, dziękuję. Razem. To jeszcze napiszcie, jak się macie, z czym wychodzicie, z nadzieją. A ty właśnie z czym kończysz? Właśnie z tym, że to minie. W odniesieniu do emocji, bo Majeczka tu napisała, że nie wszystko, nie zawsze mija. My rozmawiamy o emocje naprawdę jak zadbane, zaopiekowane. Znowu, wszystko jest ruchome w tym świecie, naprawdę, ale emocje są bardzo i ja wychodzę z tym, bo też mam jakieś swoje takie różne rozkminki i z takim pamiętaniem i też wychodzę z tym, żeby naprawdę gdzieś sobie, czy to na ten tydzień, czy na ten czas, w którym jestem, bo w różnych etapach jestem, żeby gdzieś napisać sobie to słowo klucz, bo wiem, że mogę nie mieć dostępu do świadomości i z tym, żeby jednak częściej się odzywać do ciebie czy do Sylwii, bo przypomniałam sobie ten moment, kiedy one mi tak bardzo pomogły, bo ja zazwyczaj chcę do siebie sama. A ile mi wtedy to dało, żeby wychodzić do drugiego człowieka, żeby nie być w tym zawsze sama. A ty? Tak, ja kończę z wdzięcznością za nasze spotkania i z takim chytrym pomysłem. Ja to ostatnio zrobiłam na kursie, więc teraz powtórzę, że jeśli macie taką możliwość, to weźcie długopis i napiszcie sobie tutaj na ręce, to minie. I niech przez cały dzień to po prostu będzie z nami. Takie przypomnienie, że cokolwiek, bo to może nie być smutek dzisiaj. Niestety radość też minie, więc to takie przykry skutek uboczny to minie, ale żeby pamiętać. Więc ja jestem wdzięcznością i też taką... nie wiem, taką przypomnieniem, dzięki też temu, jak opowiadałaś o tych wszystkich rzeczach, przypomnieniem o tym, że mogę, że czuję się bezpiecznie w przeżywaniu smutku z tobą, że to, że zaraz nie usłyszę, to są stare jakieś, wiecie, melodie, historie, tak, dobra, zbieraj się, tu nie ma czasu na smutek, właśnie, że nie ma czasu na smutek, że to jest żadna produktywna emocja. A jeszcze raz powtórzę, jak mantrę, naprawdę, jak macie przestrzeń, to jest taka, no, jakby solidna książka, więc nie wiem, czasu trochę potrzeba na nią, ale że jest bardzo pokazująca wartość i zasadność smutku. Całujemy i dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Tak, dziękujemy. Tak. Ta.